najbrzydsze buty świata. Zobaczycie dzisiaj. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoy Med, a dzisiaj zapraszam was na totalnie dziwostworny odcinek, ponieważ kupiłam buty, które nikomu się nie podobają, nikomu nie są potrzebne, ale stwierdziłam, że muszę je przymierzyć. Jesteście ciekawi jakie? Oglądamy! Dobra, jakiś czas temu na Instagramie was zapytałam. Właściwie wy też mi podsyłałyście na Instagramie tą perełkę w postaci tych butów i bardzo serdecznie was zapraszam na Instagrama, ponieważ tam takie kwiatki mi podsyłacie, ja z ogromną chęcią wykorzystuję je w odcinkach, także super, że pomagacie współtworzyć te odcinki. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz mnie na Instagramie, to koniecznie zacznij, a jeżeli tutaj nie subskrybujesz, bo jakimś cudem ci się jeszcze zapomniało, to też zacznij. 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 Tak, specjalnie się zacięłam, żebyś zaczął. Zaczęła. No, idę po nożyczki. Bo to trzeba otworzyć, niedużo gadać, przecież ile można gadać, to trzeba po prostu zobaczyć. Przyniosłam nóż. Tego typu buty widziałam pierwszy raz, jak robiłam makijaże do sesji zdjęciowych dla modelek i jedna modelka właśnie przyszła wystylizowana w takie buty. Je założyłam i się wyjebałam. Bardzo się cieszę, że przetrwałam i ja, i buty. Natomiast najlepsze, że ja to kupiłam z nadzieją, że zwrócę te buty, ale tak długo zbierałam się do tego odcinka, że nie ma szans, iż je zwrócę, więc zostanę z najbrzydszymi butami świata. Chyba, że którejś z was się podobają, to chętnie oddam. Chyba, że się zaskoczę, nie? Może to będą moje ulubione czułenka. Chociaż ja bym tego czułenkami nie nazwała, a dlaczego? Dlatego. Jesus Maria. Boże, co ja zobaczyłam, to już nie od zobaczenia. Pamiętacie buty z testu najpopularniejszych rzeczy kupowanych na Allegro, dlaczego ludzie to kupują? Strasznie długa nazwa odcinka, muszę to przemyśleć. Moja konkluzja jest taka, że ja totalnie nie wiem, na jakich zasadach miałoby to kogokolwiek odchudzić, przecież ktoś to testował? Sikać mi się zachciało. Natomiast tamte buty, które pokazałam w tamtym odcinku, to był cud, miód na wasze oczy, nogi, stopy, uszy, na wszystko, po prostu estetyka tamtych butów wymiatałabym rzekła. A natomiast to, dobra, już nie będę trzymała was dłużej w niepewności. Spójrzcie na to sami. Poczuliście zapach kiczu? Unosi się w tym pomieszczeniu i ja go chyba nigdy nie wywietrzę już. Może pokażę drugi, zanim coś powiem. Jest taki sam, o zgrozno. Patrzcie, tu nic nie ma. To są buty Copperfielda, a właściwie jego laski. Już wiemy, na czym stoi magia. Na kiczu! Ja pierniczę. Ja wam zaraz pokażę z bliska, jak bardzo brzydko one są zrobione, bo to jest po prostu hit. To jak o, już jakieś sekinki odpadły. A, o Jezus, aż się spociłam, normalnie się spociłam, ja chyba muszę iść i się przewietrzyć. Zajmijmy się detalami, bo ich jest tutaj strasznie dużo, nie? Miała chodzić, a podeszła była z żelazka turystycznego, widzicie to? Nie wiem, ja bym mogła coś wyprasować w międzyczasie. Zobaczcie, zobaczcie na tą podeszwę. Nie wiem, ergonomia tej podeszwy jest absolutnie wyprzedzające nasze czasy i jakiekolwiek czasy. Mi się wydaje, że w alternatywnej rzeczywistości nie mają pojęcia o takich butach. W życiu. Jakbyś tym rzucił w kogoś, to byś zbił. Naprawdę. Przód. Z przodu wyglądają jak buty pani, której obyczaje są lekkie. Tak bym rzekła. Z boku lewitująca pięta. Zrobili buty, krople deszczu miały mieć buty i to były duże krople deszczu i zrobili taki kształt podeszwy. W ogóle nie kumam tego kształtu podeszwy. Natomiast patrzcie, jakie chocki klocki. Tutaj mamy w ogóle coś się przecięło, nie docięło. Te kryształki to niby ktoś chciał równo układać, a potem mu się znudziło tutaj. Tak sobie zrobił, potem znowu coś tam poukładał równo, potem znowu się mu znudziło. O, Jesus. Ale jakby są stworzyła pancernego. Piu, piu, piu,
O, młotek. A patrzcie, to po prostu miał być młotek. Tu chwycić babski młot do kotletu. Nie wiem, co z tym można zrobić. Ja myślałam, że to będzie krótki odcinek, w sumie buty tego założę, ale nie mogę tutaj nie powiedzieć, a wydaje mi się, że jak to przemyślę, to jeszcze parę razy będę wracać, nie? Po prostu buty Kleopatry, no niech. Jak ktoś kogoś nienawidzi, to takie buty właśnie mu powinien podarować, nie? Dobra, za piętek takie sztywniutkie są, ale słuchajcie, wypadałoby je założyć, nie? Bo mam dwa. Boże. Chodźmy do parteru. Ciężkie, jak cholera są ciężkie. Clear! Naprawdę. Jesus Maria. A tak się zastanawiasz, a już w tym internecie to nie ma żadnych głupot do kupowania, a potem trafiasz takie buty. Rozepnę sobie tutaj sprzączusie takie, malusie i chyba se muszę na czymś usiąść, bo mi się wydaje, że ja się zabiję. Oh. Jezus, chyba rozmiar, a nie, jednak dopasowałam rozmiar. Ja pierniczę, jakie buty. Czekajcie, muszę sobie moje spodnie podwinąć. Wyglądam, jakby mi ktoś nogi połamał. Zobaczcie, to wygląda, jakbym miała takie racice, kopyto takie po prostu. Kopyto, no. Kopyto. O Jezus, żebym nie porysowała podłogi. Porysowałam podłogę. A nie, to jednak się po prostu uszczot zakinę. Dzięki Bogu, że to nie podłoga. Okej, drugi. A tą sprzączkę otworzę. Nie wiem, jak ja w nich stanę. Ja wam zaraz to pokażę, jak to wygląda, bo po prostu to jest to, co ja widzę. Tego się już nie da zobaczyć, nie? A ja się przejmowałam, że ja nóg nie dogoliłam, a to jest mój najmniejszy problem teraz. Przed chwilą przyleciały koło mnie dwie bzykające się muchy. Wy też macie taki problem z muchami? Dalej, patrz co pancia ma. Cześć, słońce. Ojej. Patrzajcie na to. Jesus Maria! Okej, teraz muszę jakoś na czworaka przejść, żeby, nie wiem, gdzieś was ułożyć, bo to może być spektakularne, jak się wydupcę. Odejdę odpowiednio daleko, żeby widać było. Boję się na tym stanąć, boję się, że moje kostki mogą tego nie dźwignąć. I mnie, i tych butów. Kocham moją pracę, w życiu bym takich rzeczy nie robiła, gdyby nie moja robota. Stoję? Prawie. Nawet się nie wyrąbałam. Słuchajcie, jeszcze taki, patrzcie, jakie mam designerskie gacie do tego. Są gacie jak do tego szyte. To nie jest łatwe w tym chodzić. Chodzę jak na szczudłach, naprawdę. Wydaje mi się, że to są, o może to są właśnie buty do ćwiczeń, żeby łazić na szczudłach. Jeszcze jakoś z góry w sumie nie wyglądają bardzo źle, chociaż moja stopa jakoś bardzo dziwnie się układa. To nie jest haluks, ja tego nie miałam, tego wcześniej tutaj nie było. Nie wiem, skąd to się wzięło. Wygląda, jakby mi rosnął jeszcze jeden palec i jeszcze się wklęsnął. Totalnie nie kumam, chyba je zdejmę. O kurde, z tej strony mam takie samo. Patrzcie, jak moja stopa wygląda. Ale to jest hit, nie? Lewitujące pięty. Mistrz każdej imprezy, nie? Jesus. Jakie to kurewsko niewygodne. Ja spróbuję iść z gracją, tylko muszę was jakoś położyć, żebyście to mogli zobaczyć, bo ta gracja zasługuje na pokazanie, ale ja muszę chyba stamtąd iść. Wow, yeah! Czujecie bounce? Czuję, jak mi kostki skrzypią i boję się, że one nie zdzierżą tego. O Jesus! Musicie to zobaczyć z podłogi. Myślałeś, że masz filtr, a ja nie mam. Ja kumam, że wszystko idzie do przodu, moda się zmienia i tak dalej, ale tego nie kumam, nie? Można się postukać podeszwą. Da się w tym chodzić, natomiast to, jak to wygląda i jak się w tym chodzi, na pewno, jeżeli chciałybyście zwrócić uwagę, to zwrócicie
Na pewno, moje drogie. Zwróćcie, mi się wydaje, że nawet tego za 10 zł by nikt nie kupił. A nówkę? Nówka z metkami, tylko chodzone po salonie, nie? Tu mi się wydaje, że mi złoto się odrapuje tu, w tym miejscu, nie wiem, no. Może zareklamuję? Może? To jest jakaś naklejka? Czy tak miałoby? Jezus, jaka satyna, patrzcie na to. Jaka satyna. I pod spodem mamy kilka takich większych guzikorów. To jest spód mojej stopy, kumacie? O, spód stopy. Wow. Ale w sumie jestem strasznie ciekawa, czy któraś z Was może ma takie buty. Ja bezpodstawnie trochę podśmiechujki sobie tutaj rzucam. A może wyszłaby w takich butach, może lubi taki styl, może lubi rzucać się w oczy. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy i opinii i naprawdę będę sukcesywnie cały czas wchodziła w komentarze, jak tam się plasują te buty. Czy wzrost, czy w dół, nie? Jak Caesar. Góra czy dół? Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Ja na razie jestem przerażona troszeczkę, ale być może się przekonam. No nie mówię, nie. Dejcie spokój, co ja mówię. Co ja mówię. Dobra, to tyle w tym odcinku. A może macie jakiś pomysł na ten odcinek? Ciąg dalszy, co zrobimy? Tak, zaciągnęłam po śląsku bardzo, bardzo. Mam wrażenie, że kupiłam te buty tylko i wyłącznie ja. I nikt więcej. Tu se można coś położyć. O. Widzicie ten błysk, połysk, te kryształy Swarovskiego? Jak w tym zapozować, żeby to było ładne? Jesus Maria. O, fajnie się można pięty, o, te ciekawe, czy ja bym z tego może jakieś baletki zrobiła? A może jakiś własny obcas pierdyknąć? A może to po prostu połączyć? Może to jest buty, zrób to sam. Wiecie, składane jak na przykład jakiś statek z gazety, no nie? Może teraz trzeba kupić drugie pudełko i dołożyć sobie do tego obcas. Może to nie jest koniec, może ja tutaj... To jest oferta limitowana i wychodzi co pół roku, więc trzeba czekać. Może to... Jezus. Jakoś moje... Najgorsze jest to, jak moje stopy wyglądają. O, popatrzcie na to. No, o. Real są. Nie wiem, jakby moje stopy się zaczęły bronić chyba, nie wiem. Ojej. Ale luksus. Jeszcze chyba... były jeszcze czarne, jakby ktoś tam chciał coś, to... To mogę dać namiar. Ja jestem po prostu przekonana, że jak ktoś pakował te buty, to się zastanawiał i może nawet mam nowego widza, ponieważ zobaczył, kto kupował te buty i wygooglował Marta Tomaszewska i wydaje mi się, bo zastanawiał się, kto takie coś kupi, że sam w to nie wierzył. Sprzedawca sam w to nie wierzył, ale stwierdził, że zrobił sobie taki challenge tak w środkowej części roku, znaczy za połówką troszeczkę i stwierdził, że jeżeli sprzeda takie buty, to już sprzeda wszystko, także nie ma za co. Możesz wierzyć w siebie. Halo, halo. Z tego to by telefon zrobił. O, na przykład. To może by było bardziej, przynajmniej ergonomicznie lepiej to wygląda niż do mojej stopy. A tutaj se chwycisz, tutaj se będziesz rozmawiać. Halo, 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 halo. Halo, halo, Gienek, halo, halo, Stasiek. Wszędzie mi kryształki odpadają z tego. Tylko słyszę, jak się turlają po ziemi. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye! Matko jedyną.